Siemanko panie i panowie, w kolejnym nagraniu. Dzisiaj mamy 23 czerwca i troszeczkę nam popadało. Zobaczcie jak to wygląda. Jesteśmy na plantacji buraków. No i niestety są takie historie, że musimy sobie chodzić i pomalutku hakać. Bo troszeczkę tej komosy jest, jakiś szarłat i inne chwaściki. Może dużo tego nie ma, no ale troszeczkę pielęgnacji nie zaszkodzi. Słucham, Łukasz? Przynajmniej miękko. No, przynajmniej miękko. W nocy nam popadało około 6,5 litra. Później w dzień troszeczkę dopadało. Mamy łącznie około 9 litrów. No, fajnie, że popadało. Bo już naprawdę było znowu sucho. Ostatnio te 12 litrów, co spadło, to sami widzieliście. Ledwo ziemia... O, tutaj pod spodem też gdzieś się zdarza sucho. No, zobaczcie. No kurde, 5 cm? Także no kurde, jeszcze tej wody nam potrzeba. Jeszcze tej wody nam potrzeba, no ale fajnie, że chociaż tyle popadało. No i co? Pojedziemy sobie z Łukaszem zobaczyć inne pola. O! Także patrz, tutaj jest więcej tego. Kapusta! No kapusta, dokładnie. Także pojedziemy sobie z Łukaszem obejrzeć inne pola. Pokażemy wam jak wygląda rzepak po gradobiciu. I jak pokażemy. Nie powinien wyglądać. No. I pokażemy wam w tym odcinku jak hakaliśmy buraki. Dzień dobry wszystkim. Poniedziałek, 19 czerwca. Zaczynamy kolejny odcinek. Jedziemy aktualnie z mieciem po Andrzejka. Dla animalsu. Haczki w dłoń i lecimy w buraki. Jak tam Andrzejek? Czeka na nas? Na pewno go nie ma. Czeka na pewno, bo on już dzwonił. Jest, czapeczkę ma, zobacz, przygotowany. Jest Jądruś. Margaretka. Siema Margaretka. Słucham? Dobrze, Andrzejku, staniemy koło sklepu. Z tym, że Kubusia nie mogę dobudzić. Telefon ma wyłączony, miał być rano. I znowu Jakubek dał ciała. Wodę niegazowaną pan pije, czy gazowaną? No? Niegazowaną. No to niegazowaną mam w domu, ale jak chcesz, to możesz kupić. Mieciu, starczy ci tej niegazowanej, czy jeszcze butelkę kupić? Starczy, bo wiesz, w buraka idziemy, nie? Nie. Gorąco będzie. Nie, gorąco ma dzisiaj być, nie ma żadnych utrwalaczy. Utrwalacze dopiero po pracy. Co ty będziesz utrwalał, jak ty już dzisiaj wytrzeźwiałeś dobrze? Nie miałeś chyba co pić, co? Nikt to nie było u mnie wczoraj. Ani Agata nie przyjechała. Ani Michalski nie zajechał. Ani Jakubek. To była jakaś delegacja. Delegacja nad ranem była u Miecia. No i Mieciu nie dojechał w sobotę. Mieciu, z widzami z Ukrainką. Ukrainka! Proszę bardzo. A co to ma znaczyć? To dla ciebie. No dobrze, dziękuję. I co, fajna ta Ukrainka? Co? Fajna ta Ukrainka? Względne to. Względne to. To była Ukrainka naprawdę? Ja tam Ukrainka. Także pozdrawiamy Ukrainkę. Gdzie tam Ukrainka? Jaja sobie z ciebie robią. No nie wiem, kurwa, on normalnie jak jest Ukrainka. Smoke weed every day. Smoke weed every day. Kurwa, ja pierdolę, wy nie ma. To nie macie, to papierosów. Ja pierdolę. Przecież nie robię człowieku na dachach. Od jutra idę na budowę gdzie indziej. Ustawiamy się od brzegu. Będziemy szli tutaj po trzy rządki. Bo tu poprawimy, tu z Mieciem trochę już hakaliśmy i pójdziemy na dół, nie? A trzeba będzie trochę popoprawiać, bo niestety, no niestety jest jak jest. Na środku pola tak nie ma, tam aby pospacerować. Brzegi będą najgorsze poprzeczniaki na każdym polu, nie? No. Zamykam fajerkę. No, zamykamy i lecimy. No, bo ja czekam na beton. Co wam? Bo ja na beton czekam na telefon, nie? Dobrze. No i haken, haken. A dzisiaj haczka wchodzi w ziemię chociaż. Tak, dzisiaj dopierdoli deszcz.
środę ma dopiero padać. Łukasz, dzisiaj nic nie będzie padać. Gdzie ty patrzysz na te prognozy, to ja nie wiem. Patrzę. No gdzie patrzysz? A gdzie patrzysz? Ale co ci pokazuje, że w Szczecinie będzie padać? No, że mogą być przelotne. Że w Szczecinie? No. No, a my mamy... No dobra. Szarłat, bodziszek. Takie tego typu chwasty. Tak po polsku można? Mówię, że taki chwast urósł, szarłat, którego tu widać. To jest po polsku, jakbyś chciał wiedzieć. To nie jest po... To nie jest po niemiecku. No szarłat, tak się nazywa ten chwast. Taki o. To jest szarłat. Dobra, na dzisiaj będziemy kończyć. Zjeżdżamy na obiad. Rano przed pracą Łukasz przyszedł nam pomóc. Teraz jest Jakubek, ale gada przez telefon. telefonista! To odchodzi tak daleko, żeby był stres, on gada. Chłopaki, zbieramy się, jedziemy na obiad. Andrzej, zaznacz tam jak robiłeś, wiesz? Do drzewa, no. I wejdziemy później jeszcze raz w rządki, ale po obiedzie będziemy robić trochę inne rzeczy. Od brzegu szliście? Tak. To słabo przehakane. Lebiotka została. No. No zobacz, Mieciu. Zobacz, tu jedna. Tu druga mało jest, kurde, i nie haczesz. Oj, Mietku. No. Aj. Dzisiaj jest fajnie, bo komosa nie ma wosku po tym deszczu. No i co? Dzisiaj dopiero trzeba by było środek stosować. Ile tych środków będziemy dawać? Wariactwo. Mietku tu szedł i kurde nie hakał tak jak trzeba. Oj, Mieciu, już siły nie ma. A powiem wam, że na tamtym kawałku naprzeciwko mieliśmy co robić. Co prawda całego nie przeszliśmy. Będziemy tam jeszcze do tematu podchodzić. Kurde, Mietek, ty tu szedłeś? Masakra. Gdzie? Zobacz, ile on tutaj zostawił. No, tu mało chwastów jest, on jeszcze zostawia. Kto tu szedł? Taką lebiodę zostawiać? Czekaj, a nagrywasz? Nagrywam. A co chciałeś powiedzieć? Witam. Na kask się obciąłeś? Nie no, to wyjebanie jest, nie? Wyjebanie jest? To jest fresh, kurwa, nie? Ale chciałem po prostu przywitać, nie? Dawno cię nie było. No tak, dawno cię nie było. Kubuś w Niemczech pracuje. Andrzej, dzisiaj u mnie. Gnajdzi. Starockiego znacznie. Dzień dobry. Marhaba. Po jakim? Po jakiemu? Po turecku. Po turecku? Marhaba, czyli cześć. Marhaba. Mietek, cześć. Mietku, ja ci powiem tak, jak następny raz zabierzesz w te buraki, to weź sobie szmatkę, nie tylko tą czapką tak o. Ja sobie co... Mieciu dostał w kość, bo czerwony się zrobił. Jak przyjedziemy w buraki, to teraz biorę fotę, sobie przy nim stawiam, będę się pilnował. Podjedziemy do końca, bo tam wody zostały. Dobra, jedziemy. Siemano, 4:40 rano. Panie i panowie, dzisiaj ma bardzo mocno grzać, bo ma być... O, proszę bardzo. Co my tu mamy? Dziki. Jakieś kudłate. Kudłate dziki. Dzisiaj ma bardzo mocno grzać, bo ma być 30 stopni w cieniu. No i co? I szykują nam się znowu jakieś burze. Oby nie grad. Dzisiaj mamy wtorek. Na jutro właśnie prognozowane są te burze. Jutro też ma być 30 stopni. Na kolejne dni pokazują ochłodzenie, czyli na pewno gdzieś popada. No zobaczymy, co to będzie, co to spadnie. Ale pomimo to dzisiaj działamy w burakach. Jadę właśnie po Jakubka i Andrzeja. Mieciu nie odbiera telefonu. Jeszcze sobie smacznie śpi. Mam nadzieję, że dojedzie do nas szybko rowerem. Będę próbował do niego w międzyczasie tarabanić. No albo go w sumie obudzimy po drodze. Tak będzie najlepiej. Także nie będziemy działać w upał. Wczoraj co prawda do godziny 14 sobie podziałaliśmy przy burakach, ale było pochmurno. Było tak 25 stopni. To nie było źle.
No ale jak będzie 30 i pełne słońce, no to nie, bo w słońcu będzie 50. A tak jak było 25 czy tam 26 i było pochmurno, to było tylko te 25 czy 26. A jak weszłoby słoneczko, no to też by było grubo. Pomimo wszystko i tak delikatnie ręce opaliliśmy i karczycho. No i co? Dzisiaj bez koszulki by trzeba było hakać. No i dobra, zaczynamy ten dzień. Jedziemy. Jakubek! Jakubek! Gdzie ty jesteś? No ja dzwoniłem do niego, ale może poszedł spać jeszcze. Na Szczecin, kurde, panie. Ajajajajaj. Hakanie z rana, kurde, jak śmietana. 2 godziny spę. No, kto ci kazał tak krótko spać? No. Ktoś mi nie pozwolił spać. O! O! No dobra, dobra. Spokojnie, tylko spokojnie. Mnie ci oczywiście nie odbiera, ale pobiegniesz go, obudzisz i niech rowerem pedałuje, się rozgrzeje trochę od razu. Co? Słucham? Zjadłbym coś. Skupiłem w żabce? No, kurwa, żabka od 6, nie? No to jest 6, kurde, 5 jest. Ja pierdolę. Że 6. A CPN co tam mają? Nie wiem. Ty, ja do tego Kotańskiego dzwoniłeś? On na 6 do pracy. No dobra, czekaj, to jedziemy po Andrzejka. Ja pierdolę, ty! Ty, gołąb się nie obudził tak jak trzeba. A Maria. No dobra, jedziemy po Andrzejka. Coś kupimy do jedzenia po drodze. I napieramy. Tu Andrzejek na nas ładnie czeka. Czapeczka Margaretka. Siema. 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 Dobra, dojechaliśmy do pola. Niestety Mieciu nie dotarł. Zobaczymy, czy dotrze. Pomalutku działamy. Haczki w dżło... W dżłoń, kurwa. Haczki w dżłoń, kurwa. Po amerykańsku. Czekaj, gdzie ta moja była? Tomek, weź mi tam jakąś. No to ja miałem tą wczoraj. Kamera, akcja. Już? No. Ginajdzi marhaba! Pozdrawiam po turecku u was. A wujek znaczy Andzia. Czyli osioł, tak jak Andrzej prawie. Osioł to jest tego ten esiok. Andzia esiok. Nie. Po turecku esiok to znaczy osioł, nie? A no to ja wujek, mówię Andzia esiok. A to jeszcze było to takie coś, nie? Zaraz niech sobie bym musiał. Kurde, Andrzej, jeszcze chwila i zaczniesz kurde kebaby robić. Nie, akurat. Tego. Dobra, ale działamy. Kebaby jest kilka rodzajów tych kebabów. Jest. Dobra. Masz. To jest to piosenka. Nawet piszę. Znasz głośniej w ogóle ten telewizor, nie, czy nie? Jest! No co, kurwa? Masz jeszcze jakiś to problem? No, la bambulina. Miał kurwa, jakbyś w tym kurwa zbożył. Spokojnie. Bambulina to jest, czyli to laleczka. To zależy, jak to zrobisz interpretację, nie? Każdy ma swoją muzykę. Szukałeś tego w tym zbożu telefon ty kiedyś?
Tu zawsze możesz to skopotać. Kurniak to ma głośniejszy telefon. Ma jakieś kurwa badziewie i chuj. Właśnie nie wiem, mój jest głośniejszy. Ja mam 4 aparaty, ty masz 3. O, tylko jak ty masz aparaty tak jak mój paznokcie, to jest mniejsze. Kurwa. Ja myślę, że z tyłu... Ja mam 48 to minut. Andrzej, ja myślę, że jakby był taki telefon, co by miał z tyłu, nie wiem, 20 aparatów, to ty na pewno byś go miał. To na pewno będzie. Tylko nie wiem po co tyle. Ja mam 4 aparaty, ty masz 3. Ja mam kurwa iPhone'a i chuj. To gówno kurwa, który Chińcy se kurwa składają na noc. Bo oglądałem program, co tam się odstawia. A Samsung, co robi kurwa? W Chinach to kurwa. Europejczycy robią czy co? Robią. To w Chinach kurwa robią. A co Chiny robią złe rzeczy? Chiny robią bardzo dobre rzeczy. Tylko zalali rynek dziadostwem. No właśnie. Tanim dziadostwem, ale zarobili na tym. Ale mają też bardzo dobrej jakości rzeczy, naprawdę. To niektóre to mają, rzeczywiście. Mój jest to dobra, ścisz Andrzej, bo wiadomości lecą. Mój jest to robiony w Czechach. Aha. Dwa piki z jednej piki. Jebane, no. Jak to jest? Wujek osioł. Nie, Andzia. Wujek osioł. Czekaj. Amca, esek. Czekaj. Zobacz, tak to się pisze, Andrzej. Czekaj, kurwa. Ja wiem jak się... Bo teraz Andrzej się uzgiewał. Ale pisamy Andzia. Andzia. Andzia Esiok? Dobra, wujek wpisze. Wujek tylko wpisz. Niech cię przetłumaczy. Po turecku. Andzia. Andzia. No, nie. Ale Andzia. Ale nie. To nie Andzia, słuchaj. Andzia. 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 Ale cicho, cicho. Ale słuchaj, Andrzej. Patrz. Andzia. Jeszcze raz. Andzia. Andzia. To jaka Andzia, kurwa? A weź... osioł. Po turecku. Andrzej osioł. Dobra, idziemy. Idziemy, bo czekaj, słońce nam dogrzewa. Panie i panowie, kurde. Esiek. Osioł. Esiek. No to esiek. Mówię, ty mówisz Esiok, a to Esiek. Ale jak to zrobisz interpretację, nie? Nie, to my chcesz być. Dobrze idziesz. Raz, dwa, trzy. No, ja tutaj biorę 3. Dobra, panie i panowie, kończymy to na dzisiaj. Prawie godzina 10. Słońce grzeje. Jak widać i słychać, nam też dogrzało. Wujek osioł. Andzia Esiok. Naprawdę, kurwa, jeszcze się... Twój ojciec był balabala, ale to jeszcze się... gorszy. Ten stereoplany, kurwa, długopis. Dobra, koniec tego dobrego. Andrzej, kiełbasa dzisiaj smaży na podszybiu. Jeszcze z czosnkiem. Czosnek. No teraz będzie smakowało. Taka jak z grilla. Am. Amciu. O kurde. Ale czuć tą kiełbę. Ale to myślę, że znaczy po turecku amciu. Dobra kurwa. Cipka, cipka. Dobra Andrzej, odkręć szybę, proszę. Bo naprawdę ta kiełbasa nabrała barw pod tą szybą. Tomek, ja nie wytrzymam, kurwa. No to wysiądź, no. Będziesz żygał? Ma jak odsłonię buzię, to na pewno, kurwa. Francuski, kurwa, pies. No to jebie przecież, kurwa, no. Dobra, zatkaj nos na chwilę. Już prawie w domu jesteśmy. Na bezdechu, jak kurwa koło syfona. Wiem, co za ile. Nie muszę dbać o bilet. Mam wszystko w tyle. Są czasem takie chwile, że się nie mylę. Choć wciąż nie wiem ile. Siemaneczko panie i panowie, w kolejnym dniu. Lecę po Andrzejka i działamy dalej z burakami. Oczywiście po drodze weźmiemy też Jakubka. Mieciu nam wymiękł,
No ale trudno. Mamy dokładnie godzinę 5:09. I co chciałem powiedzieć? Godzina godziną. Temperatura 18 stopni. Dzisiaj ma być znowu 30 w cieniu. Wczoraj po południu troszeczkę się zachmurzyło, ale niestety nie padało. To znaczy pokropiło. No ale to nie był jakby jakiś deszcz znaczący. A dzisiaj liczymy na to, że coś popada. No oby nie grad jak ostatnio. Ale chyba taki pewniejszy deszcz dopiero zapowiadają na piątek. A dzisiaj mamy środę. Jest Jędrzejek. Jego plecak. Z żółwi ninja. Turtles. Siema Jądruś. Siema. Skończyłem gdzieś kupić fajki, co? Jak trzeba? No, no, patrz. Jak no, trzeba? To przesadę, nie? Spoko. Jesteśmy i tak szybciej niż wczoraj, bo wczoraj żeśmy jeździli za bułkami. Budzik? No. Fajny. Do roboty nie chce mi się wstać. Dobry budzik. Wydamy radę. No. Tak. Tam w lustrze to niestety. Dobra, Kuba dzisiaj w Klempinie. Co? Kuba dzisiaj w Klempinie śpi, także nie musimy po niego jechać tam na Gnojną, jak to Mieciu mówi. Aha, okej. Będzie dobrze. Pomału do przodu. Dobrze nam idzie. Tam na środku nie ma tak dużo chwastów. To jest tego czyny CPN? CPN tak. Idzie ta kurwa to menta społeczna. O Jezus Maria, zdarzyła się awaria. Więc kurwa awarię miał kurwa. O. Ciuciunia. Siema. Co to? Zrana dupa obsrana. Dobra, to jadziem. Andrzejek, będzie padać? Bo jakaś chmurka idzie. Będzie. Będzie? To zobaczcie, co się chyba dzieje. A tą, co ja mam, to pogodę, to jeszcze ona mnie nie oszukała. Twoja najlepsza jest? Jaka? To co ja mam, pogoda ultrada, to jest jak ty masz. Ona oszukała nieraz. Oszukuje. Szczególnie z burzami. A wiadomo, burz nie idzie przewidzieć. Gdzieś będzie, gdzieś nie będzie. Akurat ja z sobą mam, wyłekam tą samiutką pogodę, jako się nam zgadza. Mhm. A ja sprawdzam zawsze 3-4 prognozy i wyciągam z tego wnioski. Biorę średnią arytmetyczną. No idzie. Bo jak chmurka idzie, to godzinka i do domu. Teraz trzeba przed deszczem skończyć. Chciałem powiedzieć, że... coś chciałem powiedzieć. I zapomniałeś. A zapomniałem, bo... deszcze niespokojne były, burze. Andrzej tutaj grzmiał troszeczkę. Chciałem powiedzieć, że dawno takiej burzy nie widziałem, nie? W zachodniopomorskim. Ale ten, trzeba powiedzieć, żeby... Aha, już wiem, co chciałem powiedzieć. Co chciałeś powiedzieć? No, żeby te wszyscy widzowie obserwowali TikToka AgroKojot. Instagrama Kuby. Mojego nie trzeba, nie? Bardziej Tomka AgroKojot, tak? Instagram. Mój Instagram są... 1945, błękitny Stargard. Tu, serducho. I margaretka. Firmówka, tak? Dobra, działamy panowie. Haki w dłoń. Panie i panowie, mamy małą teleportację, jak zwykle. Godzina 5:07. Lecimy po Andrzejka. No i dzisiaj z nami będzie Łukasz. Jakubka dzisiaj nie będzie. I pomalutku będziemy działać dalej. Siema. Z rana. Siemanko, co tam Andrzejek? Jak tam się spało? Dwa zeta masz? Dwa zeta? No. Na co? Zajedziemy. Dwa zeta, dobra.
Daj panie Andrzej, daj pan sługa. Kurwa dałem. Daj pan sługa. Tak, już kurwa dostałeś. Daj pan sługa, no co? Andrzej, daj zapalić. Daj zapalić, dawaj też zapali. Przywalimy w płuco. No, dawaj. Ja przywalę, nie wiem jak ty. Dawaj, co tam? Tak. Miałem te takiego jednego w robocie. Nigdy kurwa papierosów kurwa, nie miał. Na składzie to węgla, to jeden ty przywał, nie? To też, codziennie papierosów, nie? Nie miał. Częstowałeś? Nie, bo powiedziałem dosyć. Ale dosyć. Na początku częstowałeś. To poczęstowałem, a później nie, dosyć, dosyć. Później nie, bo to już były żebrane francuskie. No, żebrane. No dobra, panie i panowie. Chwila na papierosa, kto ma, to pali. No właśnie, to jeszcze naprawdę. No to panie, i ruszamy, tak, i ruszamy. Chyba zapaliłeś jak świnia. Nie ma, to widziałem kiedyś? A nie wiem, no właśnie. Zapraszam się świn. No. Siemaneczko, kolejna teleportacja, jak to zwykle u nas bywa. Dzisiaj nie jesteśmy w burakach. Zobaczymy, ile nam popadało. Sześć litrów. Nie no, czekamy na więcej. A dlaczego mamy chwasty w burakach? Ano dlatego, że przy każdym zabiegu było sucho, nie padało. Niestety środki doglebowe nie działały w 100%. No i jest jak jest. Trzeba troszeczkę pohakać. A teraz jesteśmy na plantacji rzepaku po gradobiciu. I niestety straty są tutaj bardzo duże. Bardzo dużo łuszczyn leży po prostu na ziemi. Na te, które zostały, no, wyglądają bardzo brzydko. Wyglądają bardzo brzydko. Musieliśmy tutaj zastosować tak zwany sklejacz, żeby te łuszczyny nam się nie otwierały. No i niestety jeszcze jeden zabieg zabezpieczający, to znaczy zabieg, razem to robiliśmy na grzyba, ale to działanie będzie, no niestety po tym gradzie mizerne. A rzepak tutaj źle nie wyglądał. Oczywiście też były place powypalane na górkach, ale zobaczcie jak to wygląda. To już się pootwierało częściowo. To wygląda tragicznie. Straty tutaj są bardzo duże. Mogę tylko powiedzieć, że u nas spadło 12 litrów w miejscowości, gdzie jest gospodarstwo, a tutaj na polu spadło 30 litrów. Po prostej linii to nie jest daleko, bo powiedzmy 2 km. No nawet nie będzie chyba. Niech będzie po prostej linii 2 km. Ale tutaj ten grat, uwierzcie mi, jak to padało w sobotę, leżał jeszcze do poniedziałku. Można było go łopatą zbierać. No wygląda to źle. Rzepak był ubezpieczony od gradu. Zgłosiliśmy szkodę i czekamy na kogoś, kto nam to teraz oszacuje. Ogólnie ten grat poszedł takim pasem na ukos i za tym lasem mamy plantację jęczmienia. I niestety jęczmień też tam nam dosyć sporo otrzepało. Zobaczymy, jak do tego podejdzie ubezpieczalnia. Na tym większym polu, gdzie mamy rzepak, nie było gradobicia. Tam wygląda w miarę fajnie. Za chwilę podjedziemy. Też zobaczymy, jak to wygląda. Ale tutaj naprawdę ten grat wyrządził bardzo duże szkody. Na grochu może to nie wygląda tak tragicznie, bo tam są grube te strąki, ale na tym grochu też mamy plamki po tym gradzie i tam też będzie trzeba zastosować jakiś sklejacz. Dobra, przejechaliśmy sobie na kolejny kawałek. Mamy tutaj groch siany po burakach. No i niestety tutaj też wystąpił ten grat. No i powiem wam, no źle to wygląda tak samo, ale na pewno nie tak jak w rzepaku. Nie no, też tutaj to wygląda niefajnie. Zobaczcie. Jest uszkodzenie po gradzie i... No i lipa z tego wyjdzie. Plon będzie zmniejszony bardzo mocno. Oprócz tego dziki tutaj harcowały. Jedno pole, tak jak widzieliście, musieliśmy przesiać całkowicie. No i taka to robota. Także troszeczkę narzekania znowu w tym odcinku, nie? Fajnie. Lubicie, jak rolnik narzeka, nie? Chłop świja, jemu rośnie. Nie, Łukasz? Dobry słodki. Dobry? Jak przeżyję do jutra, nie będę świecił w nocy, to znaczy, że jest dobry.
Dobrze jest. No i dobra, lecimy na kolejną plantację rzepaku i zobaczycie, jak to wygląda, gdzie nie było gradu. Tak wygląda rzepak, na którym nie wystąpiło gradobicie. No i dobrze, bo powiem wam, że ubezpieczeniem, chociaż jakiś delikatny gradzik mógł tu być. Ale delikatny. Nie ma tragedii. Tu nie ma tego dużo. Ale widać, że coś było też. No. Ale czegoś takiego nie będziemy pryskać. Tutaj łuszczyn na ziemi nie widać. Delikatny gradzik też tu był. Z drugiej części pola tego tak nie widać. No, może chwyciło tutaj delikatnie, z tej strony. No i tak to wygląda, panie i panowie. Zobaczymy, jaki fachowiec przyjedzie z ubezpieczalni, bo przy tej okazji mogę wam opowiedzieć małą historyjkę. Kiedyś mieliśmy Szkodę w Przężycie i przyjechał do nas pan z ubezpieczalni, który się nas spytał, ile mamy procent żyta, ile mamy procent pszenicy. My mówimy, panie, to jest Przężyto. A on w dalszym ciągu się pyta, ile procent żyta, ile pszenicy. No i ciężko było wytłumaczyć temu panu, że to nie jest żadna mieszanka pszenicy z żytem, tylko to jest takie zboże Przężyto. Także troszeczkę boję się tych fachowców. Nie wiem, czy po prostu ktoś udaje niezorientowanego w temacie, skoro przyjeżdża na szacowanie. Czy robią to specjalnie, czy po prostu tak się znają na temacie. Robią studia przez zaocznie, eksternistycznie. Mówię, bo zaraz po gradobiciu byliśmy tutaj na polu, to nawet nie było widać tych kulek po gradzie na tym polu, no a na tamtym polu było. Było i to było od razu widać, co tam się działo. Także panie i panowie, podsumowując, to w tym roku wszystkie plagi egipskie, zaczynając od napływu zboża z Ukrainy i bardzo niskich cen, nie wiemy, jakie będą ceny w żniwa i czy w ogóle będą kupować, to jest bardzo duży znak zapytania. Druga sprawa, bardzo dużo dzików na polach, które zrobiły nam straty. Oprócz tego brak wody. Susza, która wypaliła nam bardzo dużo pól i nawet ten deszcz, który teraz przyszedł, on już nic nie pomoże. No, sami widzicie, jak pomaga, jeszcze grad przyjdzie i wygląda to, jak wygląda. Jeśli chodzi o pola buraków, no to w większości na naszych plantacjach spadło wcześniej 12 litrów w tamtym tygodniu, jak było to gradobicie. Dzisiaj spadło, no powiedzmy, około 9 litrów, dokładnie to sprawdzę, ale coś koło tego. W nocy spadło 6,5 litra, później dopadało resztę w ciągu dnia i jak widzicie, teraz też coś kropi. Jeszcze na poniedziałek pokazują jakieś burze, zawsze jakoś to jest, ale naprawdę, no w zbożach mamy spustoszenie, jeśli chodzi o tą suszę. Perspektywa niskich cen nie napawa optymizmem. Nie wiemy, jak to się dalej ukształtuje. Perspektywa odszkodowań za napływ zboża z Ukrainy, za wysokie ceny nawozów, bardzo wysokie, które sięgały zenitu, można powiedzieć, bo po 5 tysięcy kupować nawóz, to a pszenica po 800, no to nie, to się nie zgadza, Łukasz, to jak? To jest skórka za wyprawkę. I te dopłaty są pod wielkim znakiem zapytania. Nieraz mówiliśmy, że nie chcemy tych dopłat, tylko normalnego rynku, no ale ten rynek też jest sterowany, to nie jest wolny rynek, jak ktoś sobie myśli. Naprawdę to jest sterowane sztucznie. A jak przychodzą jeszcze niekorzystne warunki pogodowe, no to wtedy jest bardzo słabo. Zobaczymy, jak się zamknie ten rok. Na buraki na pewno potrzebujemy jeszcze bardzo dużo wody, są bardzo duże braki. No tylko widzisz, że teraz buraki, potrzebujesz wody, a zaraz będziesz miał żniwa, tak? Bo już, no tak, no już jęczmień i lada moment będziemy tak, kosić. Musisz mieć suchy, tak? Jeszcze nie jest dojrzały do końca, ale to już kwestia, no, tygodnia. Dobra, przejedziemy się jeszcze na grocho zimy, który był posiany na bardzo słabej ziemi. Na Żarowo. Nie, na Lubowo pojedziemy. I niestety ten groch nie dał rady, dlatego że wiosna też była bardzo zimna. No i ten groch nie lubiał tego. Widać było, że bardzo cierpiał przy tych chłodach.
przymrozki jeszcze na początku czerwca, ale grocho zimy, można powiedzieć, już mamy do koszenia. Czekamy, aż wyschnie teraz po tych opadach. Nie mamy tego dużo, parę hektarków. Jeden dzień koszenia i załatwione. Zresztą, tam nie będzie co zbierać. Obyśmy zebrali tyle, co posialiśmy, to będzie dobrze. No, to już będzie... Może z leciutką góreczką. Może. Może, nie? Grocho zimy na piątej klasie ziemi. Tutaj tak naprawdę czekamy na słońce i może coś do headeru wpadnie, bo on bardzo niziutki urósł. Coś pozbieramy. Coś pozbieramy, no. Mizernie to wygląda bardzo. No ale co zrobimy? Coś tam zbierzemy. Nie będzie wyjścia. On już jest do koszenia. Drobniutki. Ty i tutaj przecież, a widzisz, patrząc po kukurydzy, to tutaj gradu nie było. A kawałek dalej wam pokażę. No właśnie, dobrze, że tutaj gradu nie było, bo byśmy tego grochu w ogóle nie mieli. Patrząc po kukurydzy, tutaj agrofirmy, no to tutaj gradu nie było. A podjedziemy dosłownie pół kilometra dalej i pokażę wam kukurydzę po gradzie. Dosłownie jesteśmy 500 metrów dalej. I to wygląda już gorzej. No a to posiekane. I tutaj był już grat, bardzo duży. No i zobaczcie, jak to wygląda. Tak to wygląda. Jeśli chodzi o nasze buraki, to chwastów na całych polach nie ma aż tak dużo. Ale wszystkie pola dookoła poprzeczniakami musimy przejść. No i porobić, troszeczkę pohakać, nie? Trochę pracy przed nami. Zobaczymy, na ile damy radę. Oczy się boją, ręce zrobią. Dokładnie. Łukasz tutaj da radę. Z Andrzejkiem, nie? Może jeszcze ktoś przyjdzie do pomocy. Aby do pomocy, a nie do wkur... do denerwowania się. Andrzej Esiok? Tak. No, Bartusia weźmiemy, Bartuś człowiek jak wyplewi, to człowieku no. Wszystko po kolei, wiesz. No właśnie, Bartusia by trzeba było wziąć. No widzisz. No Bartuś nie ma telefonu, kurde. A tam nie ma... Musimy dwa razy w rynnę, raz parapet, to Bartek wyjdzie, nie? Tak. Także widzicie, z jednej strony mamy już groch do koszenia, a pada i jest mokro i nie możemy go kosić. No. Z drugiej strony wody jest mało, potrzebujemy ją na buraki. No, jak to nie patrzeć, zawsze tyłek no. Z tyłu. I tutaj też przejeżdżamy obok tego grochu ozimego, który jest bardzo słaby. To nawet nie będę wysiadać i wam tego pokazywać, bo to jest tragedia. Tragedia tutaj jest. Tak jak mówiłem, jak siałem ten groch, że to jest tylko po to, aby użyźnić tą ziemię. Bo naprawdę tutaj jest słabizna. No i co? I będziemy próbować to doprowadzać do porządku. W tamtym roku co prawda żytko tutaj w miarę fajnie dawało. No a ten groch jakoś no, w tym roku nie przypasowało. Nie przypasowało tutaj. No ale po tym grochu znowu pójdzie żyto, żyto po życie i tak całe życie. Także nic, panie i panowie, to wszystko na dzisiaj. Pamiętajcie zostawić łapę w górę, tak. Subskrybować kanał. Wszystkiego dokładnie. Dobrego, na razie, cześć i do następnego.